mamy narzucany zupełnie nową modę, którą kapitalnie ilustruje obraz Wojciecha Fangora postaci z roku 1950. Ja tu posłużę się opisem, bardzo dobrze oddającym nastroje w tamtym czasie. Obraz przedstawia parę robotników w granatowych roboczych kombinezonach oraz młodą kobietę w jasnej, wydekoltowanej sukience i wielkich, słonecznych okularach w żółtych, plastikowych oprawkach. Obcisły stanik i rozłożysta spódnica nawiązują do sylwetki wylansowanej we Francji. Materiał jest drukowany w napisy w języku angielskim, zgodnie z aktualną wówczas zachodnią modą na tkaniny w ekstrawaganckie wzory. Ich skojarzenie ze światem kapitalistycznej konsumpcji jest ewidentne. Coca-Cola, Wall Street, Londyn, Nowy Jork, koperty ze znaczkami z dalekiego świata. Szyję kobiety otacza sznur zielonych korali. Seksowne usta są czerwone od szminki, a ręce o czerwono polakierowanych paznokciach obejmują maleńką turkusową torebkę. I teraz obok druga kobieta. Wsparta na narzędziach pracy, para w bezpłciowych kombinezonach patrzy na nią tak, jakby była kosmitką, przybyszem z innego świata. We wzroku mężczyzny wyczuwamy jednak cień szczególnego zainteresowania, czyli on obejmuje swoją partnerkę, ale oczy patrzą tak, jakby mówiły, że tamtą chciałby wybrać. To jest ideał kobiecego piękna, który był lansowany przez komunizm. Kobiety musiały być zaangażowane do pracy z przyczyn ekonomicznych oczywiście, ale tłumaczono to ideą równouprawnienia. Kobieta traktorzystka lub z kielnią murarską to było, wymagało stworzenia nowego, aseksualnego, uwalniającego od kaprysów mody, uniwersalnego ubioru. Piękno pogodzone z moralnością i praktycznością to była właśnie moda radziecka, a jej symbolem był bezpłciowy kombinezon. Obóz socjalistyczny, który absolutnie chciał zostawić w tyle zgniły Zachód. Ideałem była kobieta radziecka, do której nie umywały się piękności na Zachodzie. I tu muszę posłużyć się cytatem, on jest kapitalny. Dyktatorzy mody na Zachodzie stworzyli ideał kobiety sztucznej, przerafinowanej i oczywiście niepracującej. To już nie kobieta, lecz jakieś wynaturzone, śmieszne stworzenie. Jak mogło nie pracować? A za kulisami mody zachodniej stoją wielcy fabrykanci pragnący jak najwięcej sprzedać i zarobić. Ideałem kobiety radzieckiej jest naturalność i pogoda. Kobieta radziecka pracuje, a po pracy tańczy, kocha, śpiewa i pieści dzieci. Jest ubrana po kobiecemu, naturalnie i strojnie. Piękny cytat, prawda?